W zadaniu malowanie mamy dane macierz kosztów pomalowania pojedynczego pola oraz wiemy, że oprócz pomalowania pól indywidualnych na określone kolory podane w macierzy, mamy też dane koszt pomalowania pojedynczego pionowego paska, który może mieć dowolną wybraną przez nas długość oraz koszt pomalowania jednego paska poziomego, który też może mieć wybraną długość przez nas. Problem polega na tym, że w zadaniu powiedziane jest, że dane pole, chociaż może być pomalowane wielokrotnie, nie może być pomalowane najpierw złym kolorem, a potem dobrym. Czyli wszelkie pomalowania danego pola muszą mieć za każdym razem ten sam kolor. To prowadzi do pierwszej obserwacji. Dla każdego pola możemy zastanowić się, do którego paska należy. I te paski możemy wyznaczyć jednoznacznie z dokładnością do kierunku. Dokładniej. Jeżeli mamy pewien ciąg takich samych kolorów i będzie on przerwany innym kolorem lub końcem planszy, no to wyznacza to taki maksymalny poziomy w tym przypadku pasek. Analogicznie, gdy będę miał jakiś pionowy ciąg, no to także wyznacza nam koniec planszy lub inny znak, wyznacza nam, gdzie ten pasek będzie się kończył. No i teraz jasnym jest, że jeżeli podejmiemy decyzję o tym, aby dane pole pomalować pionowym lub poziomym paskiem, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przy okazji, oprócz pomalowania tego pola, pomalować też inne pola, tak? Czyli żeby pomalować cały ten pasek. Problem polega jednak na tym, że trzeba umiejętnie wybrać, które pola pomalujemy indywidualnie, a które pola pomalujemy zgodnie z pionowymi lub poziomymi paskami. No w taki sposób, żeby każde pole było pomalowane co najmniej raz. No i żeby łączny koszt na pomalowanie pól indywidualnych, na pomalowanie pasków pionowych i poziomych, chcemy, żeby ten koszt był jak najmniejszy. No dobrze. Zadanie można to rozwiązać dosyć standardową techniką przekształcenia na problem minimalizacyjny. Tutaj akurat szczęśliwie problem minimalizacyjny jest już zadany. Chcemy, żeby zapłacić jak najmniej. No i teraz próbujemy wyrazić sytuację zabronioną w zadaniu, to znaczy jakieś pole jest niepomalowane, poprzez ścieżkę w pewnym grafie, który będziemy sobie konstruować, między źródłem i ujściem. Nazwy są nieprzypadkowe, będą się nam kojarzyć z przepływem. Czyli tworzymy sobie źródło i ujście i będziemy próbowali modelować naszą sytuację na planszy, pomalowanie lub niepomalowanie jakichś pól, pomalowanie całego paska poziomego lub pionowego. Chcemy wyrazić tę sytuację w taki sposób, żeby istnienie ścieżki ze źródła do ujścia symbolizowało sytuację zabronioną, czyli jakieś pole jest niepomalowane. No to w jaki sposób to zrobić? No, możemy stworzyć sobie po lewej stronie, będzie taki graf dwudzielny, możemy stworzyć sobie po lewej stronie na przykład paski poziome. Czyli tworzymy jeden wierzchołek grafu dla każdego paska poziomego. Analogicznie tworzymy wierzchołek grafu dla pasków pionowych. No i teraz mamy krawędzie pomiędzy źródłem a każdym wierzchołkiem reprezentującym pasek poziomy. No o przepustowościach takich jak koszt pomalowania paska poziomego. W tym zadaniu akurat koszty były równe, ale gdyby nie były, wystarczyłoby przepisać koszt po prostu pomalowania każdego z kolejnych pasków, no na zasadzie po prostu tej funkcji kosztu, gdyby ona była zadana. Analogicznie wiemy, jaki jest koszt pomalowania paska pionowego całego. No i wynosi on jest też stały pomiędzy wszystkimi paskami pionowymi. No i teraz trzeba w jakiś sposób umieć też symbolizować pomalowanie lub niepomalowanie indywidualnych pól. No to teraz zauważmy, że przecięcie paska pionowego z poziomym daje nam
zawsze co najwyżej jedno pole. Tak? No i właśnie tak możemy to symbolizować. To pole, które jest na przecięciu pewnego paska pionowego z pewnym paskiem poziomym, możemy symbolizować tak, że połączymy sobie po prostu krawędzią wierzchołki reprezentujące pasek poziomy, w którym to pole jest zawarte, z paskiem pionowym, w którym to pole jest zawarte. No i teraz przepustowość tej krawędzi ustalimy jako koszt pomalowania tego pola. No i teraz już te koszty są różne. No dobrze. No i teraz zauważmy taką rzecz. Będziemy sobie przyjmować, że przecięcie krawędzi symbolizuje pomalowanie tego pola lub paska. Czyli jeżeli przetnę choćby jedną z tych krawędzi, na przykład jeżeli przetnę tą krawędź, to oznacza, że pomalowałem ten pasek poziomy reprezentowany przez ten wierzchołek. Jeżeli przetnę tą krawędź, to znaczy, że indywidualnie pomalowałem pole na przecięciu tych dwóch pasków reprezentowane przez tą krawędź. No a jeżeli przetnę krawędź po prawej stronie, to znaczy, że pomalowałem pasek pionowy. Za każdym razem przecięcie krawędzi jest powiązane ze stratą. No i to jest nasz cel, no bo teraz dostajemy następującą sytuację. Naszym zadaniem jest, żeby przeciąć krawędzie w tym grafie najtaniej, tak, żeby stracić jak najmniej, no żeby nie istniała ścieżka ze źródła do ujścia. Dla przypomnienia, ścieżka ze źródła do ujścia reprezentuje nam istnienie sytuacji zabronionej, czyli niepomalowanie jakiegoś pola. Tak? Czyli naszym zadaniem jest teraz przeciąć krawędzie jak najtaniej, żeby było dobrze. No i teraz z pomocą posłuży nam twierdzenie Forda Fulkersona o maksymalnym przepływie i minimalnym przekroju, które mówi, że maksymalny przepływ w takiej sieci przepływowej, teraz już możemy powiedzieć, już nie nazywać tego grafem, maksymalny przepływ jest równy minimalny przekrój co do wartości. No i zadanie było akurat dość miłe i wymagało od nas tylko podania wartości tego przekroju. Tak? Czyli tak naprawdę zadanie teraz sprowadza się do uruchomienia dowolnego algorytmu znajdującego maksymalny przepływ w takiej sieci przepływowej i nie musimy już w żaden sposób konwertować tego przepływu na przekrój. Tak? No i ostatecznie dostaniemy algorytm o złożoności takiej, jaki algorytm do znajdowania przepływów użyjemy. No i w zasadzie w tym zadaniu dopuszczalne było ze względu na bardzo małe limity. Dopuszczalne było, żeby w tym zadaniu użyć praktycznie dowolnego algorytmu na przepływ. No i powstaje jeszcze taki jedno drobne zapytanie, a w jaki sposób my rozważamy na przykład, co się dzieje, jeżeli ciąg kolejnych pól jest na przykład, ma różne kolory. No wówczas nie jest powiedziane, że nam się opłaca użyć tylko i wyłącznie malować te pola indywidualnie, ponieważ może się okazać, że koszt pomalowania paska jest tańszy niż koszt pomalowania indywidualnego pola. Ale nasz algorytm to rozpatruje. Ponieważ my tutaj, mówiąc o paskach poziomych lub paskach pionowych, nie mówiliśmy nic na temat długości równej 1. To znaczy jest całkiem możliwe, że któryś z tych pasków reprezentowanych przez te krawędzie ma długość 1. No i użycie takiego czegoś będzie rozpatrzone w taki sposób, że po prostu koszt którejś z tych krawędzi może się okazać mniejszy niż koszt przecięcia tej krawędzi. No i wtedy oczywiście ta krawędź tańsza, ta o mniejszej przepustowości, stanie się wąskim gardłem w algorytmie maksymalnego przepływu. No i wówczas użyjemy tańszą z tych krawędzi.